Jako naukowiec muszę powiedzieć, że badania eksperymentalne dowiodły, że resweratrol zawarty w czerwonym winie może przedłużać życie, ale musielibyśmy spożywać około 60 litrów wina dziennie, więc to dalej nie jest argument. A ja dzisiaj będę mówił do Państwa jako cyberpsychiatra, ale jeszcze z racji tego, że jestem psychoterapeutą, muszę powiedzieć, że picie alkoholu czy alkoholizm jest tak naprawdę wynikiem czegoś w rodzaju kryzysu moralnego, w sensie braku zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Myślę, że warto, żeby ten tytuł zabrzmiał też w trakcie tej dzisiejszej naszej konferencji. Cyberpsychiatria jest tak naprawdę nazwą dla telepsychiatrii, dla telemedycyny. Mówi się też o e-health, o mobile health. Są różne nazwy idei, która mówi o tym, że nasze usługi psychoterapeutyczne, nasze usługi lecznicze, nasze usługi medyczne jako lekarze możemy przenieść do przestrzeni wirtualnej internetu. Czy to jest możliwe? Jest to absolutnie możliwe, dlatego zaproszono mnie do tego projektu, ponieważ sam kiedyś prowadziłem w Polsce w latach 2013-2015 jedno z największych na świecie badań, które było prowadzone w schizofrenii, gdzie przez rok prowadziliśmy grupę 300 pacjentów, którzy właśnie byli leczeni telemedycznie, czyli poprzez system wideokonferencyjny. To badanie dowiodło, że taka forma leczenia jest nie tylko tak samo skuteczna jak leczenie ambulatoryjne, do którego się odnosiliśmy w wynikach, ale nawet lepsze. Myślę, że jednym z powodów tego była kwestia ograniczenia stygmatyzacji związanej z tym, że człowiek chory psychicznie, człowiek z problemem psychiatrycznym, na przykład uzależniony od alkoholu, musi pojawić się w poradni, musi być, odczekać swoje w kolejce, spotkać tam nie wiadomo kogo. Więc na pewno telemedycyna ma ogromną jedną przewagę. Pierwsza to właśnie to, że ogranicza problem stygmatyzacji. Druga, zwiększa dostępność usług, ponieważ my możemy jako terapeuta być w Chorwacji nad basenem, prawda, i możemy mieć telewizję i możemy wziąć tablet i obsłużyć naszego pacjenta, przeprowadzić z nim terapię czy też psychoterapię. Telepsychiatria stawia w centrum człowieka, więc jest to jakby powrót czy też realizacja ideału medycyny spersonalizowanej, kiedy my koncentrujemy się na człowieku. Dodatkowo jeszcze to jest taki przewrót czy rewolucja w kierunku takiej psychiatrii czy psychoterapii narracyjnej, kiedy nas interesuje człowiek jako story, jako po prostu pewna historia, nie pomijamy w tym momencie żadnego elementu. Jestem zaproszony do projektu w pewnym sensie dzięki temu, dlatego, żeby spuentować moje doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji telemedycznych, ponieważ cały czas to robię. Mam zadbać o to, żeby ta aplikacja, którą my tworzymy, spełniała pewne kryteria, pewne cechy, prawda, jeżeli chodzi o przyjazność dla użytkownika, żeby zaprzyjaźniała się wręcz z użytkownikiem, żeby na pewno odpowiadała na to, czego potrzebuje człowiek, który jest uzależniony, ponieważ jeżeli znamy pacjentów, to w tym momencie jako terapeuci potrafimy dać im to, czego potrzebują. Na pewno będziemy starali się, żeby rekordy, które będą potrzebne do algorytmu sztucznej inteligencji, żeby bazowały na pewnych mierzalnych parametrach, które aplikacja będzie zmierzać. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby człowiek miał możliwość kontaktu z terapeutą, o czym tutaj już wspominaliśmy. Warto, żeby ten człowiek miał możliwość również uzyskiwania edukacji, przypomnień o dotyczących jego zdrowienia, jego abstynencji, jego generalnie takiej ścieżki duchowej, którą tak naprawdę jest leczenie alkoholizmu. Jeżeli Państwo otworzycie Google Playa czy App Store'a, to znajdziecie tam około 800 aplikacji, które jakby służą czy ocierają się o problemy alkoholizmu, ale zaledwie 10% z nich ma jakikolwiek aspekt terapeutyczny. Większość z nich to są kalkulatory tego, ile mogliśmy po wypiciu paru drinków, jaki możemy mieć poziom zagrożenia alkoholu w serowicy krwi. Wyniki są absolutnie bzdurne, także to wiele nie daje. Część z tych aplikacji odnosi się w pewnym sensie do jakichś sugestii terapeutycznych czy jakiejś bardzo podstawowej edukacji, ale większość z nich po pierwsze nie ma jakby żadnego celu medycznego, a po drugie znikoma część tych aplikacji ma jakiekolwiek dowody medyczne, jeżeli chodzi o ich skuteczność. A jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji w temacie uzależnień, podejmuje się pewne próby, niektóre są bardzo takie sophisticated, dotyczące na przykład analizy, że tu aplikacja zaciąga dane dotyczące analizy genetycznej po to, żeby stwierdzać na przykład pewne predyktory. Oczywiście mówię, to są pewne próby. Aplikacja, którą my tworzymy, jest aplikacją innowacyjną, ponieważ z jednej strony integruje bardzo wiele danych,
zbieranych biernie i czynnie przez system do tworzenia rekordów, do algorytmu sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony ma to, czego nie mają tamte aplikacje. Ma cel, a cel terapeutyczny, można powiedzieć misję, i będzie też dostarczała dowodów medycznych, evidence-based medicine. My udowodnimy, że ta aplikacja jest skuteczna. Dziękuję bardzo.